Drogowcy, mam bardzo dużo do przekazania, więc od razu przejdę do rzeczy. Chciałbym was zaprosić na spotkania ze mną na Pyrkonie 2017. Pierwszym z nich jest tradycyjnie prelekcja. Baniak serwuje triki na sesję. Już po raz czwarty. Termin nie mógł być lepszy. Widzimy się w piątek o godzinie 20 w sali Fabularna 1, czyli na auli. Podczas tej prelekcji przedstawię wam nowe pomysły i triki na wzbogacenie waszych sesji. Jeśli oglądacie moje sesje RPG na żywo, to kilka z nich może się powtórzyć, ale dosłownie tylko kilka. Większość będzie nowych. Poza tym, że postaram się was jak najlepiej zaciekawić podczas tej prelekcji, to także przez te 50 minut postaram się was rozbawić, a ostatnie 10 minut zostawię na pytania, których zawsze jest całkiem sporo. Drugi punkt programu jest naprawdę wyjątkowy, szczególnie dla fanów moich sesji o dwóch małych z trzema dużymi. Słuchajcie, w sobotę o 11:30 nasza ekipa będzie grała sesję naprawdę na żywo na scenie fabularnej. Czy to nie jest coś super? Wasi ulubieni gracze, w waszych ulubionych rolach, z waszym ulubionym mistrzem gry, na waszym ulubionym konwencie? Wow! Będziemy grali dwugodzinną sesję, puszczaną na ekranie i dodatkowo jeszcze transmitowaną na moim kanale na Twitchu. Dla tych, którzy na Pyrko niestety nie mogli pojechać. Uważam, że to będzie coś fantastycznego. Jeśli macie pomysł, w jaki sposób wy, widownia, moglibyście wziąć udział w takiej sesji, na przykład poprzez wymyślanie spotkań fabularnych, jak ma to miejsce za pomocą ankiet na moich live'ach, to napiszcie swój pomysł w komentarzu. Ja jeden mam, ale może ktoś ma lepszy. Po zakończeniu sesji, czyli w tym samym miejscu, w sobotę o godzinie 14:00, zapraszam w swoim imieniu oraz w imieniu moich graczy na panel dyskusyjny z naszym udziałem. Coś jakby spotkanie autorskie z odtwórcami ról serii 2M3D. Przez całą godzinę będziemy do waszej dyspozycji, opowiemy o swoich postaciach, o graniu, ale także odpowiemy na wasze pytania, więc przygotujcie je sobie. Trzy mega punkty, na których musicie być. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Na koniec tego filmiku chciałem poruszyć jeszcze jedną kwestię, a jest nią sprawa autografów, o które zawsze prosicie. Zawsze dajecie mi do podpisania swoje identyfikatory, programy, podręczniki RPG, z którymi nie miałem nic wspólnego, piersi, niemowlęcia, psy, koty. Trzeba to jakoś uporządkować. Kiedyś usłyszałem od jednego twórcy, że podpisuje się na czymś, z czym miał do czynienia w procesie twórczym i pomyślałem, że pójdę w tym samym kierunku. Z tego powodu na Pyrkon 2017 przygotowałem dwa wydruki z bohaterami 2M3D. Jeden jest taki z rysunkami Pauliny Karpiarz i drugi taki z grafikami Adama Piszewskiego. Oba są idealne do podpisywania, ale nie tylko przeze mnie. Może uda się komuś zebrać autografy od całej ekipy 2M3D. Najlepszy moment będzie tuż po sesji albo po spotkaniu autorskim. Myślę, że będzie to fajna pamiątka ze spotkania z nami i może po latach nawet będzie coś warta. Na razie jest warta 2 zł i będzie dostępna na stanowisku Copernicus Corporation. Przygotowałem 50 takich wzorów i 50 takich, więc należy się śpieszyć, bo jest to właściwie oferta ograniczona. Baniak, a czemu masz 2 złote? Dlatego, że mnie to też trochę kosztowało i te kilkadziesiąt groszy, które zarobię na każdym z nich, i tak dorzucę do laptopa, na którego zbieram. Ja będę zadowolony, wy będziecie zadowoleni. Win, win. Aha, no i oczywiście możecie też podsuwać do podpisywania podręcznik Dark Heresy, bo to oczywiście także moja praca. To tyle w kwestii autografów. Jeśli chodzi o zdjęcia, nic się nie zmienia, możecie mnie zaczepiać, stawiać do fotki, nie ma sprawy. To wszystko, widzimy się na Pyrkonie, cześć!